popularne, ale oparte na bardzo dobrych kwerendach źródłowych i materiałach pozyskanych z różnych archiwów i zbiorów. Wobec tego warto do niego sięgnąć. Już? Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie na 156. już opowieściach z Kresów. To cykl, który mam okazję prowadzić w Domu Spotkań z Historią na Karowej od 2007 roku. Bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy mimo obezwładniającego upału dotarli do nas na Karową. Witam też bardzo serdecznie tych, którzy oglądają nas za pośrednictwem Facebooka i kanału YouTube Domu Spotkań z Historią, albo teraz, albo obejrzą nas za jakiś czas. Zanim zaczniemy dzisiejszą prezentację, jak zwykle tradycyjnie zaproszenia na wydarzenia, które jeszcze w sierpniu, a później we wrześniu będziemy organizować w Domu Spotkań z Historią na Karowej. Przy wyjściu znajdą Państwo ulotki z programem na sierpień. Już teraz bardzo serdecznie Państwa zapraszam na inauguracyjne spotkanie nowego cyklu, który będę miał okazję prowadzić do końca tego roku, tutaj na Karowej, 20 kobiet roku 1920. Wprawdzie nie brakuje środowisk, organizacji i stowarzyszeń, które bardzo głośno krzyczą o roli kobiety i upominają się o jej miejsce w historii, ale jakoś dziwnym trafem nie bardzo chcą pochylić się nad losami naszych babek, prababek, które odegrały znaczącą rolę 100 lat temu, w roku 1920. W tym cyklu chcemy przypomnieć 20 wybranych sylwetek. To oczywiście tylko czubek czubka Góry Lodowej, bo tak naprawdę były ich tysiące wspaniałych Polek, które na bardzo różnych frontach angażowały się czy w wojnę obronną, czy w walkę o niepodległość i granice, czy w utrwalanie odrodzonej niepodległości bytu państwowego, czy angażowały się w działalność charytatywną, społeczną, kulturalną. Inauguracja tego cyklu już za tydzień, 22 sierpnia w sobotę o 13:00. Ze względu na warunki epidemiczne powtarzamy to samo spotkanie jeszcze dwukrotnie w niedzielę, 23 sierpnia o 13:00 i 17:00. Przypominam, że obowiązują zapisy. Można się zapisywać albo będąc tutaj na Karowej, albo mailowo, adres jest dostępny na naszej stronie, albo telefonicznie. Ten cykl potrwa, proszę Państwa, do końca tego roku. Zwieńczymy go małą wystawą w internecie i katalogiem do tej wystawy. Zaczynamy od spotkania żołnierki z Ochotniczej Legii Kobiet dedykowanego niezwykłej, czysto kobiecej formacji wojskowej stworzonej we Lwowie w listopadzie 1918 roku podczas wojny polsko-ukraińskiej, która w 1920 roku rozrosła się do formacji gromadzącej ponad 2,5 tysiąca kobiet walczących na różnych odcinkach frontu lub pełniących funkcje pomocnicze. O niezwykłych kobietach z Ochotniczej Legii Kobiet mówić będziemy zatem za tydzień 22 i 23 sierpnia. Od razu dodam, że kolejne spotkanie z tego cyklu poświęcone już nie żołnierkom z Ochotniczej Legii Kobiet, ale niezwykle bohaterskim postaciom członkiń Polskiej Organizacji Wojskowej na Wschodzie, tym, które na dalekich Kresach, na terenach zajętych przez zrewoltowane formacje bolszewickie konspirowały. Będziemy mówić o kurierkach, o wywiadowczyniach spełniających niesłychanie niebezpieczne misje w samym Petersburgu czy Moskwie. To najprawdopodobniej 23 września. Proszę śledzić nasz program, nasze ulotki. Informacje o tym cyklu niedługo znajdą też Państwo w szczegółach na naszej stronie internetowej. A my już, proszę Państwa, wracamy do głównego wątku dzisiejszej prezentacji.
od Wołodarki i Czarnobyla do Zadwórza i Dytjatyna, kresowe bitwy roku 1920. Wczoraj obchodziliśmy uroczyście święto Wojska Polskiego, stulecie apogeum Bitwy Warszawskiej. Gdybyśmy się, proszę Państwa, wybrali dosłownie kilkaset metrów stąd na plac Piłsudskiego pod grób nieznanego żołnierza i uważnie wczytali w tablicę, jakie w latach 90. umieszczono na tym grobie, a przecież to są tablice, które umieszczano jeszcze w okresie międzywojennym, potem rekonstruowano te, które zostały zdjęte i usunięte za rządów komunistycznych, to znaleźliby Państwo niejedno upamiętnienie dotyczące roku 1920. W szumie informacyjnym ostatnich dni mowa jest wyłącznie o Bitwie Warszawskiej i trudno się dziwić, bo to oczywiście wydarzenie największe, bezprecedensowe. Ale ponieważ my w tym cyklu opowiadamy o tym, co działo się na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, na Kresach, chcemy przy tej okazji upomnieć się o słabo obecną w pamięci zbiorowej pamięć o tym, co działo się na ziemiach wschodnich, na Kresach. Gdyby przyjrzeli się Państwo zatem tym tablicom umieszczonym na grobie nieznanego żołnierza, zobaczyliby Państwo, że znakomita ich większość odnosi się do bitew toczonych przez Wojsko Polskie i jego sojuszników właśnie na Kresach. Pod Lidą, Wilnem, Dyneburgiem, Kijowem, Borodzianką, Chorupaniem, Nastasowem, Kobryniem, Dytjatynem, Brzostowicą, Grodnem, Krwawym Borem, a to oczywiście tylko te, które wybrano, by upamiętnić w tym szczególnym miejscu, bo było ich dużo, dużo więcej. Nie sposób w tej półtora godzinnej prezentacji opowiedzieć o wszystkich. Wybraliśmy kilka, ale chcemy przez to przypomnieć, że to cały rok 1920 znaczony jest krwią i ofiarą żołnierza polskiego na ziemiach wschodnich, na Kresach, od pierwszych dni stycznia tego roku. Ale zanim do tego przejdziemy, jeszcze jedna dygresja. W dzisiejszej prezentacji towarzyszy nam reprodukcja jednego z najbardziej znanych obrazów, obrazu Cud nad Wisłą Wojciecha Kossaka. Bo przecież 100 lat temu technika i możliwości nie pozwalałyby na bieżąco rejestrować przebieg bitwy. Nawet jeśli wykonywano zdjęcia, czy wykonywano w nielicznych wypadkach jakieś nagrania filmowe, to były to zaledwie jakieś epizody, jakieś drobne fragmenty. Dopiero później, za sprawą wybitnych grafików, a przede wszystkim malarzy batalistów, bitwy otwierały się dla nas i zapładniały naszą wyobraźnię. Tak działo się przez całe stulecia, do wieku XX, kiedy fotografia zawładnęła już nami całkowicie. To właśnie obrazy batalistyczne przedstawiały nam przebieg bitwy. To one przypominają nam o tych wydarzeniach. I tak jest w przypadku każdej niemal bitwy toczonej między rokiem 1914 a rokiem 1920. Czy będzie to bitwa pod Krechowcami, czy polsko-ukraińskie walki o Lwów, które dużo bardziej kojarzą nam się z tymi znanymi portretami Orląt autorstwa Kossaków niż z historycznymi zdjęciami. Tak również jest w przypadku tej reprodukcji, którą widzą Państwo na ekranie, a oleodruk oprawny w ramy pochodzący z dwudziestolecia międzywojennego stoi na scenie, bo ta najbardziej znana apoteoza Cudu nad Wisłą reprodukowana była w tysiącach egzemplarzy, wieszana w domach, miejscach publicznych. Dzięki talentowi artysty można było bowiem w jednym obrazie zmieścić wszystko. I wysiłek żołnierza, i bohaterską postać księdza Skorupki, i ochotników z charakterystyczną postacią harcerza w skautowym kapeluszu, i obserwujących działania wojenne dowódców, i lotnictwo, ba nawet Najświętszą Marię Pannę, do której wznoszono modły o zwycięstwo.
Tak działo się też z innymi wielkimi bataliami roku 1920. Do 1939 roku w Grudziądzu, w centrum wyszkolenia kawalerii, najważniejszym miejscu, gdzie szkolono ułanów, wisiał monumentalny tryptyk wymalowany tym razem nie przez Wojciecha, a przez Jerzego Kossaka, obrazujący największe starcie kawaleryjskie tamtej wojny, bitwę pod Komarowem. Niestety po wkroczeniu Niemców tryptyk ten został przez nich wywieziony, w nieznanym kierunku zaginął, ale jak Państwo wiedzą, Kossakowie wykonywali liczne kopie swoich obrazów, zarabiając na tym całkiem przyzwoicie. I dzięki tym kopiom możemy podziwiać poszczególne fragmenty owego tryptyku. Dzisiaj znajdują się one w zbiorach prywatnych w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Mówię o tym dlatego, bo w tej prezentacji także sięgać będziemy do właśnie batalistycznych przedstawień zmagań na Kresach. Ale poza tymi pełnymi rozmachu obrazami całych bitew mieliśmy też przecież i mnóstwo epizodów, zwłaszcza w twórczości Kossaków, którzy do dzisiaj władają naszą zbiorową wyobraźnią, tak jak chociażby poprzez ten obrazek pokazujący pościg ułanów krechowieckich za bolszewikami. Proszę Państwa, wracamy jednak do tej wojny z Rosją, która rozpoczyna się w 1919 roku i ostatecznie przyniesie nam kształt wschodnich granic, taki jaki znamy z podręczników historii, z atlasów historycznych. Jeszcze w 1919 roku toczymy od połowy tego roku rozmaite walki i potyczki z oddziałami bolszewickimi, które potem zostaną uwiecznione na płótnach malarskich, tak jak na płótnie Leonarda Winterowskiego uwieczniony zostanie atak polskich ułanów pod Słuckiem w sierpniu 1919 roku. Ale ja już zabieram Państwa do tych bitew, które toczyły się na Kresach w roku 1920. Wspominałem przed chwilą, że zaczyna się to już na samym początku roku 1920, daleko na północy pod Dyneburgiem. Gdyby poszli Państwo pod wspomniany już grób nieznanego żołnierza, bez trudu znaleźliby Państwo napis Dyneburg 3 stycznia 1920 roku. Bo to tego dnia rozpoczyna się operacja Zima. Zróbcie Państwo sobie taki test. Zapytajcie męża, brata, siostrę, syna, córkę, sąsiada, sąsiadkę, czy kiedykolwiek słyszeli o operacji Zima w roku 1920. Pewnie niektórzy skojarzą to raczej z operacją, którą przeciwko nam prowadził generał Wojciech Jaruzelski w roku 1981. Tymczasem, proszę Państwa, jest to jedna z większych operacji Wojska Polskiego przeprowadzonych ze spektakularnym sukcesem na początku roku 1920 pod właśnie takim kryptonimem. Rzecz cała polegała na tym, że na froncie wschodnim mieliśmy przecież niemal wyłącznie wrogów. Z Litwinami toczyliśmy ciężki bój o Wilno i Wileńszczyznę. Z Ukraińcami o Małopolskę Wschodnią, Lwów, Tarnopol, Stanisławów. Z bolszewikami na całej długości frontu. Ale było jedno okienko na północnym wschodzie, gdzie mogliśmy sobie zabezpieczyć fragment spokojnej, bezpiecznej granicy. To była Łotwa i Łotysze, którzy także zagrożeni bolszewickim atakiem potrzebowali wsparcia ze strony polskiej. Ba, potrzebowali siły polskiego wojska, by wyprzeć bolszewików z terenu Inflant. I tak 30 grudnia 1919 roku władze Rzeczypospolitej Polskiej podpisały i Łotwy, podpisały porozumienie o współpracy wojskowej, w myśl którego Wojsko Polskie miało przyjść z pomocą Łotyszom, by wyprzeć bolszewików z ich terytorium. Dla nas oznaczało to pojawienie się na północnym wschodzie fragmentu granicy
bezpiecznej, przyjaznej, z sojusznikiem po drugiej stronie. Ale najpierw trzeba było dokonać tej szczególnej operacji. Wyznaczono do tego doborowe jednostki, pierwszą i trzecią dywizję piechoty legionów, około 30 tysięcy żołnierzy polskich wspartych drugą kompanią czołgów, około 25 nowoczesnych czołgów Renault FT-17. Łotysze wystawili 10 tysięcy żołnierzy, w sumie 40 tysięcy żołnierzy. To nie, proszę Państwa, 404 tysiące, tylko 40 tysięcy, całkiem pokaźna liczba. A kto z nas o tym słyszał? I tak, proszę Państwa, rusza owa operacja zima. Rzecz toczy się nad Dźwiną, daleko, na północy, wokół jednej z największych twierdz rozwiniętych w XIX wieku przez Imperium Rosyjskie, twierdzy pod Dyneburgiem. Polacy ku zaskoczeniu bolszewików forsują zamarzniętą rzekę Dźwinę i wspierani przez Landwerę Łotewską zdobywają Dyneburg. A do 25 stycznia wypierają bolszewików z terenów Łotwy. Wspierani przez zaledwie 25, ale wtedy to rzeczywiście było istotne wsparcie, takich czołgów jak to ten czołg na zdjęciu. Na tym historycznym widać, proszę Państwa, polskich żołnierzy na Łotwie w samochodzie uśmiechniętych, ale muszą mieć Państwo świadomość, w jakich warunkach przebiegała ta operacja. Operacja przebiegała, proszę Państwa, w czasie bardzo trudnych warunków atmosferycznych. Walki o Dyneburg i forsowanie Dźwiny toczyły się w śnieżnej zamieci przy temperaturze spadającej do minus 35 stopni Celsjusza. Jak się walczy w takich warunkach, nie muszę Państwu mówić. Sukces był spektakularny. Oddziały pod dowództwem Rydza Śmigłego i wspierające ją wojska łotewskie przegoniły bolszewików z Łotwy. Do Ładgali, do Dyneburga udał się naczelnik Piłsudski, który 25 stycznia w Dyneburgu dekorował zwycięskiego wodza tej kampanii, Śmigłego Rydza, krzyżem Virtuti Militari, po czym odbyła się wspólna polsko-łotewska uroczystość. Od tego też czasu datuje się ten szczególny sojusz polsko-łotewski. Widzą Państwo na zdjęciu żołnierzy polsko-łotewskich biorących udział w bitwie o Dyneburg. Dzisiaj w Dyneburgu znajdą Państwo tablicę pamiątkową upamiętniającą pobyt marszałka tego 25 stycznia w Dyneburgu. I znajdą też Państwo jeszcze jedną szczególną rzecz. Upamiętnienie tych, którzy polegli. Jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym wzniesiono tam monument upamiętniający tych, którzy zginęli. Przez całe dwudziestolecie zarówno mieszkający na Łotwie Polacy, jak i delegacje z Polski zawsze kładły tutaj kwiaty. Tak było jeszcze w 1939 roku, kiedy pod mogiłą polskich żołnierzy w Dyneburgu pojawiali się harcerze. Potem na długie lata, kiedy komuniści zawładnęli tym obszarem, nie było mowy ani o uroczystościach, ani o upamiętnieniach. Ale po odzyskaniu niepodległości przez Łotwę, władze łotewskie wystawiły żelbetowy wielki krzyż. I dzisiaj to właśnie miejsce upamiętnia operację Zima i tych około 500 żołnierzy, 500 żołnierzy, którzy polegli w Ładgali. 237 spoczywa na tym cmentarzu w Słobudce w Dyneburgu. Na tablicach starano się umieścić nazwiska tych wszystkich, których udało się jako ofiary tamtej operacji upamiętnić. Zatem zaczynamy ten przegląd bitew roku 1920 na kresach od operacji Zima pod Dyneburgiem.
Ale ja już zabieram Państwa na zupełnie inny obszar. Nie zimą, a wiosną 1920 roku będziemy buszować na Polesiu nad i właściwie na największej rzece Polesia, na Prypeci. W internecie, w podręcznikach znajdą Państwo tę charakterystyczną mapę pokazującą przesuwający się zasięg, który za sprawą kolejnych ofensyw i ataków wojsk polskich przesuwał wschodnią granicę obszaru opanowanego przez Polaków aż po Kijów w roku 1920. My zatrzymamy się w tym środkowym, w tej środkowej części wzdłuż płynącej tutaj doskonale widocznej największej arterii Polesia, rzeki Prypeci. Widzą Państwo tutaj miasto, miasto Mozyrz. Do tego miasta właśnie teraz Państwa zabieram. Miasto nad Prypecią, szeroko tutaj rozlaną, w niektórych miejscach dużo szerzej niż Wisła w Warszawie, po jednej stronie na wysokim brzegu zabudowa głównie XIX-wieczna z czasów Imperium Rosyjskiego, po drugiej stronie bagniska, rozlewiska Prypeci. Mozyrz jest w tamtym momencie bardzo kluczowym punktem na Prypeci. Tu stacjonują bowiem jednostki floty bolszewickiej, która ma kontrolować ten teren. Polesie, teren bagnisty, porośnięty lasami, z bardzo rzadką siecią dróg, z ogromnie rzadkimi mostami, pozwala na przerzucanie wojska przede wszystkim właśnie za sprawą drogi wodnej. Drogi wodne są najprostszymi arteriami na Polesiu. A kto panuje na Prypeci, panuje na Polesiu. Wobec tego Wojsko Polskie ma taki śmiały pomysł, by zająć Mozyrz i port w Mozyrzu. Przed I wojną światową pływały tutaj liczne bocznokołowce, statki, które po tej wielkiej rzece mogły płynąć aż do Dniepru, aż do Kijowa. Ale poza Mozyrzem jest coś jeszcze więcej. Oto równolegle z ciągnącą się w kierunku wschodnim linią Prypeci, nieco na północ od niej, ciągnie się jedna z najważniejszych w tym terenie linii kolejowych, biegnąca z Polesia, z Łunińca w kierunku wschodniej Białorusi, w kierunku Homla. Po drodze na wysokości Mozyrza jest węzeł kolejowy Kalinkowicze, jeden z najważniejszych węzłów kolejowych, a w każdej operacji wojskowej najważniejszą rzeczą jest oczywiście posiadanie możliwości transportu wojska liniami kolejowymi. Wobec tego wiosną 1920 roku rodzi się śmiały pomysł, by szybkim wypadem uderzyć na Mozyrz i stację Kalinkowicze. I tak między 4 a 7 marca na polecenie marszałka Piłsudskiego rozpoczyna się operacja Wypad na Mozyrz i Kalinkowicze. Zadanie to wykonuje grupa pod dowództwem Władysława Sikorskiego, specjalnie sformowana grupa poleska, 8700 bagnetów i szabel, czyli piechoty i kawalerii, 28 dział, 2 pociągi pancerne poruszające się tą linią kolejową, a bronią tego odcinka oddziały sowieckiej dywizji, nieco słabsze, 4200 piechoty i kawalerii, 24 działa, ale aż 6 pociągów pancernych. Zaskoczenie bolszewików jest pełne. Polacy opanowują 100-kilometrowy odcinek linii kolejowej i rozrywają siły bolszewickie, oddzielając te na północ od Prypeci od tych, które znajdują się na południu od Prypeci. Sam Władysław Sikorski ten wypad na Mozyrz i Kalinkowicze
będzie wspominać wdzięcznie, bo przyniesie mu awans na kolejny stopień wojskowy. Proszę Państwa, jednak to, co jest niesłychanie ważne, to jest to, co przynosi Polakom zdobycie Mozyrza i Kalinkowicz. To jest opanowanie części Prypeci, która otwiera drogę, by potem przesuwać się dalej w kierunku do Dniepru i Kijowa. Ale my na chwilę wróćmy jeszcze do tego Mozyrza. Oto bowiem, proszę Państwa, okazało się, że dzięki koncentrycznemu atakowi wojsk lądowych atakujących wzdłuż szosy, wzdłuż linii kolejowej, udało się nie tylko zdobyć miasto, nie tylko port, nie tylko stocznie, nie tylko mniejsze porty w mniejszych miejscowościach nad Prypecią w Barbarowie, Jurewiczach i Narowli, ale udało się zaskoczyć w Mozyrzu skoncentrowane tutaj statki, okręty, które zgromadzili tutaj bolszewicy. Bolszewicy bowiem sobie wymyślili jesienią 1919 roku, że właśnie w porcie Mozyrzu pozostawią część swojej floty naddnieprzańskiej. Jakoś nie liczyli się z tym, że Polacy mogą Mozyrz zająć. W ręce Polaków padły kanonierki Trachomirów i Burzyn, 23 statki transportowe, 10 motorówek, 53 barki i wiele mniejszych jednostek pływających, które bolszewicy zostawili w Mozyrzu. Wprawdzie znakomita ich większość nie była uzbrojona, nie nadawała się do walki, ale była ogromnym zasileniem polskich wojsk, jeśli chodzi o możliwości transportowe. To pierwszy sukces, który odnieśliśmy na linii Prypeci. Ale nie ten najbardziej spektakularny, proszę Państwa, i nie ostatni. Bowiem równolegle z operacją kijowską, która ruszała na południe od Polesia, w kierunku na Kijów, na północy posuwał się wzdłuż Prypeci generał Sikorski ze swoją grupą poleską. A na ich drodze znajdował się Czarnobyl. Nam to miejsce kojarzy się wyłącznie złowrogo z katastrofą elektrowni. A nie z miejscem spektakularnego zwycięstwa Polaków w 1920 roku nad jednostkami flotylli dnieprzańskiej. Polacy tak naprawdę mieli bardzo słabe karty. Mieli raptem jeden zdobyty na bolszewikach statek uzbrojony Trachomirów, który przerobili na ORP pancerny 1. Byliśmy w Mozyrzu, już podążamy do Czarnobyla, kawałeczek dalej jest Dniepr, a Dnieprem już można płynąć prosto do Kijowa. Oto przed Państwem właśnie zdobyty na bolszewikach Trachomirów, przerobiony na statek pancerny 1, ORP pancerny 1 z działem rufowym. Jak Państwo widzą, to strasznie prymitywna konstrukcja. Drewniany statek pływający po Prypeci, obity blachami, w ten sposób uzbrojony, a na tym statku po prostu ustawiono działo polowe. To nie są regularne działa, takie jakie montowało się na statkach bojowych. Ale okazało się, że na pancernym znalazł się znakomity artylerzysta. Sam pancerny był bocznokołowcem, statkiem pasażersko-towarowym, który obity blachą stał się statkiem wojskowym. Rozwijał prędkość 15 km na godzinę. Najpierw stawiano tam działo polowe na rufie i 4 karabiny maszynowe. Potem dołożono kolejne działo na dziobie. Załoga liczyła 26 osób. I z takim oto właśnie statkiem i 4 pancernymi, opancerzonymi motorówkami
Polacy ruszają w kierunku Czarnobyla, gdzie stacjonują przeważające siły rosyjskiej floty dnieprzańskiej. I tak 25 kwietnia, kiedy rozpoczyna się operacja ukraińska, zwana operacją kijowską, dwa dni później, 27 kwietnia, dochodzi do bitwy pod Czarnobylem. Zadaniem grupy Sikorskiego jest osłona całej operacji kijowskiej, rozgrywającej się na południu, od strony północnej, żeby od strony północnej nie przyszło kontruderzenie bolszewickie. No i trzeba zająć Czarnobyl. Wszystkich zainteresowanych odsyłam do monografii bitwy autorstwa Józefa Wiesława Dyskanta. A my przypomnijmy, jak wyglądała ta potyczka na Prypeci stoczona przez Polaków 27 kwietnia. Polskie jednostki posuwają się wzdłuż Prypeci, docierają w kierunku Czarnobyla. Po drodze toczą jeszcze potyczki, nie ma czasu, by o tym w tej chwili opowiadać. Pancerny i jedna z motorówek ruszają w kierunku Czarnobyla. Pod Lelowem spotykają 5 bolszewickich uzbrojonych statków ostrzeliwujących wieś. Bolszewicy mają ogromną przewagę, ale na pokładzie pancernego jest Stanisław Hryniewiecki, zawodowy artylerzysta z dawnej floty cesarskiej, który dużo lepiej kieruje ogniem niż Rosjanie. Rosjanie strzelają pociski, wpadają w wodę dookoła naszego pancernego, a Polacy trafiają, proszę Państwa, jedną z bolszewickich kanonierek. Mają zresztą pewną przewagę. Proszę Państwa, bowiem nacierają od wschodu. 4 rano. Oni jeszcze są w mroku, a od wschodu już jest jaśniej. W związku z tym oni dużo lepiej widzą stronę rosyjską niż Rosjanie ich. Hryniewiecki każe strzelać seriami po 3 pociski. W rezultacie uszkadza 2 nieprzyjacielskie okręty. Rosjanie się wycofują z biegiem Prypeci. Widzą Państwo pierwsze starcie, potem drugie starcie. W ramach tego drugiego starcia sprawa jest już dużo trudniejsza. Prypeć w tym miejscu, w co trudno nam sobie uwierzyć, patrząc na wyschniętą Wisłę, rozlewa się, proszę Państwa, na szerokość 2-4 kilometrów. Szerokość rzeki Prypeci wtedy, gdy tam wtedy toczyła się bitwa, to były 2-4 kilometry. Można rozwinąć szyk. Rosjanie mają po swojej stronie przeważające siły. Aż 5 kanonierek. Gubitielny, Mołodecki, Mudryj, Gierojski i Mstitielny. Gigantyczna przewaga ogniowa. Oni mają 2 działa kalibru 130 mm, 12 dział 76 mm, Polacy raptem 3 działa 75 mm. W dodatku Rosjanie mają zamontowane profesjonalne armaty o długich lufach, a Polacy zwykłe armaty polowe ustawione na statkach, ale górują i tym razem. Mimo gorszych warunków taktycznych, tym razem to Rosjanie są w cieniu pod brzegiem, Polacy w pełnym słońcu, to porucznik Mochuczy podejmuje walkę, pancerny skierowuje się do brzegu, wysadza część marynarzy z porucznikiem Hryniewieckim, który dowodzi ogniem. Trafiają w Gubitielnego, na którym następuje potężna detonacja amunicji, pożar, wybuch kotła. Rosyjska kanonierka przełamuje się i tonie. Pozostałe okręty odchodzą w dal. Efekt bitwy: zatopiona 1 kanonierka, 2 kanonierki zniszczone. Straty rosyjskie wśród marynarzy, około 40-50 marynarzy zabitych i tych, którzy się potopili, po stronie polskiej 1 ranny.
Historycy wojskowości, proszę Państwa, uznają bitwę pod Czarnobylem, chociaż wydaje się taką drobną, za największy sukces polskiej marynarki wojennej od czasu słynnego starcia z czasów I Rzeczypospolitej na Bałtyku pod Oliwą, bo przez tyle czasu nie odnosiliśmy sukcesów, jeśli chodzi o marynarkę wojenną. Proszę Państwa, to znowu pozwala nam opanować Czarnobyl, a w Czarnobylu zająć kolejne statki i dzięki temu wzmocnić polską flotę. Kolejne 7 statków, w tym uszkodzony, bardzo dobry okręt Pytki bolszewicki. Tak kończy się bitwa pod Czarnobylem. Zajmujemy kolejny port, opanowujemy praktycznie całą Prypeć, chociaż do zdobycia przewagi nad Dnieprze jeszcze droga daleka. I proszę Państwa, jest w naszych zasobach niezwykła pamiątka. Oto w Muzeum Wojska Polskiego zachowała się oryginalna bandera zdobyta na bolszewickiej wojennej flotylli dnieprzańskiej na jednym z statków przejętych w Czarnobylu. Ta pamiątka jest dla nas niezwykle cenna. Nie dlatego, że ta bandera jest jakoś wyjątkowo piękna, ale dlatego, i tu potrzebna jest mała dygresja, że ogromną ilość sowieckich, bolszewickich sztandarów i tych pięknych, efektownych, i tych prostych, które zdobyliśmy i w Bitwie Warszawskiej, i w Bitwie Niemieńskiej, i w całej kampanii 1920 roku, komunistyczne władze uległe wobec Moskwy po II wojnie światowej w całości oddały Sowietom. Uratowano tylko jeden. Pracownicy Muzeum Wojska Polskiego z narażeniem schowali jeden z tych sztandarów. Więc wartość tej skromnej bolszewickiej flagi, która do dzisiaj znajduje się w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego, jak Państwo rozumieją, jest szczególna. Proszę Państwa, zasiedzieliśmy się nad Prypeci, a my już ruszamy na Kijów. Na Kijów, bo to jest przecież cel wspólnej polsko-ukraińskiej wyprawy po porozumieniu zawartym przez Piłsudskiego i Petlurę. Napisano, proszę Państwa, na ten temat ogromne tysiące, dziesiątki tysięcy pewnie stron, ukazały się dziesiątki publikacji. Ja Państwu mogę bardzo serdecznie zarekomendować w księgarni Domu Spotkań z Historią dwutomowy album poświęcony wojnie 1920 roku. Jeden z tych tomów dotyczy Bitwy Warszawskiej, a drugi właśnie operacji kijowskiej. Świetny montaż świadectw i zdjęć przygotowany przez ośrodek Karta. O wyprawie kijowskiej zatem nie będziemy szczegółowo opowiadać. Kijów oczywiście także został uwieczniony na tablicach na grobie nieznanego żołnierza, a my przypomnijmy, że zaskakująca jest to historia. Oto gigantyczne, wielosettysięczne miasto. Kijów przed I wojną światową liczył 650 tysięcy mieszkańców. 650 tysięcy mieszkańców. Został zdobyty właściwie bez walki, bo bolszewicy szczęśliwie się z niego wycofali. Jak wspominał legendarny wrześniowy bohater z września 1939 roku, Tadeusz Kutrzeba, duże miasto, centrum administracyjne Ukrainy, opanowane zostało bez walki przez kilkuset żołnierzy. Dochodziło do humorystycznych wręcz scen. Po zajęciu jednego z przedmieść Kijowa przez dywizjon jazdy pierwszego pułku szwoleżerów do tramwaju jadącego z letniska podmiejskiego w stronę Kijowa wsiadł na ochotnika jeden z oficerów z patrolem szwoleżerskim i karabinem maszynowym, pojechał do miasta, przywożąc stamtąd w niedługim czasie 8 jeńców, bo Kijów się nie bronił. Wobec tego Wojsko Polskie weszło razem z wojskiem ukraińskim do niebronionego Kijowa 7 maja
ten pierwszy słynny patrol wjechał na najważniejszą ulicę Kijowa, na Chreszczatyk czy też Kreszczatyk. A potem 8 i 9 maja ulicami Kijowa przewalały się kolumny polskiego i ukraińskiego wojska. To tutaj generał Rydz-Śmigły gratulował atamanowi Szymonowi Petlurze i jego rządowi przejęcia kontroli nad Kijowem. Przypomnijmy, że w myśl układu zawartego przez Piłsudskiego i Petlurę Ukraińcy zrzekali się na rzecz Polaków Małopolski Wschodniej, Lwowa, Stanisławowa, Tarnopola, aż po linię Zbrucza. Polacy przestali rościć pretensje do tego, co za Zbruczem, do Kamieńca Podolskiego, do Winnicy, do tych setek miejscowości, które my znamy z trylogii, które wchodziły w skład pierwszej Rzeczypospolitej. Operacja, jak Państwo wiedzą, z różnych powodów nie zakończyła się sukcesem, ale póki co cieszymy się ze zwycięstwa i warto pamiętać, że kiedy 8 i 9 maja obchodzimy co roku Dzień Zwycięstwa nad Niemcami w czasie II wojny światowej, do niedawna 9 maja zgodnie z rosyjską nomenklaturą, od niedawna 8 maja zgodnie z nomenklaturą aliancką, to jest to równocześnie rocznica wkroczenia wojsk polskich do Kijowa. W tym roku, 8-9 maja, obchodziliśmy równą setną rocznicę. Tak wyglądała ulica Wielka Włodzimierska, zaprana polskim wojskiem. Ślady tego wydarzenia znajdą Państwo do dzisiaj w Kijowie, chociażby na cmentarzu, gdzie znajduje się mogiła upamiętniająca 114 żołnierzy Wojska Polskiego poległych w walkach o Kijów wiosną 1920 roku. Przypomnijmy, że na ulicach Kijowa defiladę Wojsk Polskich przyjmował Rydz-Śmigły. Proszę Państwa, to był tak naprawdę koniec operacji kijowskiej. Udało nam się jeszcze zdobyć przyczółek. Co to znaczy przyczółek? Przyczółek, czyli teren po drugiej stronie Dniepru. Gdybyśmy bowiem, proszę Państwa, spojrzeli z Kijowa w kierunku wschodnim na szeroko rozlany Dniepr, przekroczyli owe mosty, to znaleźlibyśmy się na prawobrzeżnej zadnieprzańskiej Ukrainie. Tam, gdzie schroniła się bolszewicka armia. Tam, gdzie próbowali, ale z niewielkim skutkiem, iść za nią Polacy. Te fragmenty przyczółka kijowskiego, to jest także i obrony tego przyczółka, fragment historii wojny roku 1920. Ale nie o tym chcę Państwu powiedzieć, bo chcę dokonać pewnej dygresji. Jeśli pojadą Państwo do Kijowa, będą Państwo mówić o obecności Polaków w roku 1920, to raczej nie spotkają się Państwo ze specjalnie życzliwym przyjęciem. I nie z powodu tej defilady, którą urządziliśmy na Kreszczatiku, ale z zupełnie innego powodu. Oto bowiem w tym miejscu, strategicznym miejscu, na szeroko rozlanym Dnieprze, w czasach rosyjskich, za Imperium Rosyjskiego budowano mosty, wielkie, wspaniałe mosty, które zapewniały łączność między dwoma brzegami rzeki. Jednym z najpiękniejszych był most Nikołajewski o długości 775 metrów, otwarty w 1853 roku. W Kijowie było kilka mostów. Aż trudno uwierzyć, że w czasach I wojny światowej, kiedy Kijów przechodził wielokrotnie z rąk do rąk, kiedy byli w nim Niemcy, kiedy byli w nim czerwoni, kiedy byli w nim biali, bodaj 8-9 razy Kijów przechodził z rąk do rąk, nikt mostów nie zniszczył. Poza nami. Polacy, wycofując się z Kijowa, wszystkie mosty zniszczyli.
zniszczyli ów słynny most Mikołajewski, zniszczyli wybudowany jeszcze w XVIII wieku, ale przebudowany w roku 1915 bardzo długi drewniany most na Dnieprze, zniszczyli także zbudowany w 1870 roku piękny most kratownicowy kolejowy. Nie dziwcie się Państwo, że pamięć o naszej obecności w Kijowie nie jest specjalnie wdzięczna. A znajdą Państwo tego dowód w twórczości wielkiego pisarza, doskonale Państwu znanego Michaiła Bułhakowa, który w jednym z tekstów na temat losów Kijowa w roku 1920, pisząc o obecności tam Polaków, kończy ten fragment charakterystycznym westchnieniem: a paliaki, paliaki, aj, aj, aj. Ale to była tylko dygresja. Proszę Państwa, Kijów opuszczamy. Jeszcze na chwilę przenosimy się na południe w stronę Humania. Tutaj, na tych rozległych terenach Ukrainy, dochodzi bowiem do jeszcze jednej ważnej bitwy tamtej wojny i wyprawy kijowskiej, do bitwy pod Wołodarką. Znowu w zasobach Muzeum Wojska Polskiego znajdą Państwo piękny obraz wymalowany przez Mikołaja Wisznickiego, szarża pod Wołodarką. Dwa słowa o autorze tego obrazu. To jedna z niesłychanie ciekawych, acz kompletnie nieznanych i nierozpropagowanych postaci. Propagator turystyki, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, znakomity rysownik, malarz obdarzony fantastycznym talentem plastycznym, wojskowy zarazem. Zmarł po II wojnie światowej w Londynie, spoczywa w kompletnie zapomnianym grobie, gdzieś zarośniętym trawą w Penley. Myślę, że najwyższa pora, by upomnieć się o jego pamięć i jego prochy sprowadzić do Rzeczypospolitej, ale także, by ktoś pochylił się nad jego twórczością. Do tej pory nie ma nigdzie w Polsce ani jednego albumu, który by zbierał jego dzieła plastyczne. 12 lat temu w Domu Spotkań z Historią miałem okazję przygotować taką prezentację z szablą, paletą i plecakiem, opowieść o Mikołaju Wisznickim, sam wówczas będąc urzeczony i zachwycony jego projektami plastycznymi, jak chociażby ten z końca 1918 roku, kiedy odzyskiwaliśmy niepodległość. Ale zostawmy na chwilę Mikołaja Wisznickiego, który uczestniczył w tych wydarzeniach, więc mógł wymalować szarżę pod Wołodarką z pełną kompetencją. Na froncie wołyńskim najpierw, a potem na froncie ukraińskim znajdują się ułani legendarnego pierwszego pułku ułanów krechowieckich. Na razie na Wołyniu, tu już na froncie polsko-bolszewickim. I to właśnie oni, razem z innymi polskimi jednostkami, zetrą się pod Wołodarką z oddziałami złowrogiej nad Wisłą osławionej pierwszej armii konnej dowodzonej przez Siemiona Budionnego. 29 maja bolszewicka 4. Dywizja Kawaleryjska pierwszej armii konnej Siemiona Budionnego atakuje polskie pozycje w Wołodarce, Bereznie i Nowofastowie. Bronią się 44. Pułk Strzelców Kresowych, 16. Pułk Ułanów i część Ułanów, 1. Pułku Ułanów Krechowieckich oraz 7. Dywizjon Artylerii Konnej. Na szczęście Rosjanie popełniają poważne błędy. Źle dowodzą swoimi wojskami. Zamiast okrążyć nasze wojska, przypuszczają frontalne szturmy. Polacy odpowiadają kontratakami. Dochodzi do walki wręcz z użyciem szabel. Obie strony ponoszą ciężkie straty. W jednym tylko trzecim szwadronie ginie 30 z 72 żołnierzy. Ale Polacy, którzy pierwszy raz na froncie wschodnim stykają się z legendarną pierwszą armią Budionnego, toczą wyrównany bój.
z pierwszą armią konną, którą bolszewicy pospiesznie ściągnęli na Ukrainę właśnie po zdobyciu przez Polaków Kijowa. A następnego dnia dochodzi do zupełnie zaskakującego wydarzenia. Oto w szeregach bolszewickich walczą kozacy dońscy. Trzecia brygada kawalerii kozaków dońskich, którzy wcześniej walczyli z bolszewikami w oddziałach białych u Denikina, ale potem siłą zostali wcieleni do Armii Czerwonej, do bolszewików. Wcale jednak z bolszewikami specjalnie się nie identyfikowali. Wobec tego dochodzi do kontaktu z polskimi wojskami, krótkotrwałych negocjacji i trzecia brygada kawalerii kozaków dońskich przechodzi na polską stronę i razem z Polakami walczy z bolszewikami. Później zostanie z nich utworzona Brygada Wolnych Kozaków. To tak na marginesie, proszę Państwa, świętując stulecie Bitwy Warszawskiej, bardzo często zapominamy, że w wojnie 1920 roku, poza przeważającym wysiłkiem żołnierza polskiego, mieliśmy także bardzo licznych sojuszników i Białorusinów, i Ukraińców, i Łotyszów. Jak rzadko ich wspominamy, a sporo im mamy do zawdzięczenia. Proszę Państwa, ostatecznie starcie pod Wołodarką okazuje się sukcesem strony polskiej, pierwszym w starciu z armią Budionnego. No niestety jednym z ostatnich, bo potem armia konna gromi nas już i ciągnie w kierunku Lwowa. Po drodze wsławiając się okrucieństwami, wycinając polski garnizon w Żytomierzu, a po zdobyciu Berdyczowa paląc szpital z 600 rannymi Polakami i siostrami Czerwonego Krzyża. Długi jest zresztą lista zbrodni popełnionych przez tą osławioną okrucieństwem formację. A my wspominamy jeszcze raz ten piękny epizod szarże pod Wołodarką wymalowaną nam przez Mikołaja Wiśnickiego. Zanim nie zaczniemy się cofać, kiedy patrzyliśmy przed chwilą na te zielone linie przesuwające się na wschód w kierunku Kijowa, musimy to skonfrontować z tymi czerwonymi liniami, które przesuwają się z Ukrainy w kierunku zachodnim, aż sięgną pod Toruń, pod Płock, pod Modlin, Warszawę, Dęblin, zajmą Chełm, zajmą tereny pod Zamościem, sięgną okolic przedmieść Lwowa, wcisną się między Stryj a Stanisławów. O wydarzeniach połowy sierpnia 1920 roku w ostatnich dniach jest głośno, więc ich przypominać tutaj nie będziemy. Ale przypomnijmy, że to przecież właśnie z tych walk toczonych przez pierwszą konarmię na odcinku lwowskim pochodzą te wstrząsające sceny zanotowane przez Izaaka Babla, towarzyszącego pierwszej konarmii. Jeśli nie czytali Państwo jego dziennika 1920 czy konarmii, bardzo serdecznie Państwu polecam. Tak pisał Izaak Babel w dzienniku 1920. Złapali Polaka w życie. Polują jak na zwierzynę. Jeździmy z wojenkomem wzdłuż pierwszej linii. Błagamy, by nie zabijać jeńców. A Panaszenko umywa ręce. Szeko bąknął. Dlaczego nie? Nie patrzyłem im w twarze. Przebijali pałaszami. Dostrzeliwali trupy na trupach. Jednego jeszcze dobijają. Jęki, krzyk, charkot. To nasz szwadron szedł do natarcia. Piekło. Jakąż to wolność przynosimy. Okropieństwo. Przeszukują folwark, wyciągają z ukrycia, a Panaszenko, nie trać ładunków, zarżnij go. A Panaszenko tak zawsze mówił, siostrę zarżnąć, Polaków zarżnąć. Żyć się odechciewa, mordercy, niesłychana podłość, przestępstwo, pisał Izaak Babel.
to przecież pod wpływem tych okrucieństw polski plakat propagandowy przedstawiał tą osławioną wolność bolszewicką, wzywając ochotników do walki nad Wisłą. Ale my nie nad Wisłę podążamy, my pod Lwów, pod Zadwórze, gdzie 100 lat temu, jutro przypadnie dokładnie 100. rocznica, rozgrywa się bitwa, która przejdzie do historii pod nazwą polskich Termopil. Znowu, nikt jej nie sfotografował, ale pamięć zbiorową zapładnia ten fantastyczny obraz lwowskiego wybitnego batalisty Stanisława Kaczor-Batowskiego, zatytułowany Polskie Termopile, obrona Zadwórza przed bolszewikami, przechowywany w Muzeum Wojska Polskiego. Sama bitwa, proszę Państwa, to historia dosyć niezwykła. Jeden batalion piechoty pod dowództwem kapitana Bolesława Zajączkowskiego porusza się na zachód od Lwowa na zwiat. Wracając w kierunku Lwowa, pod Zadwórzem zostaje ostrzelany przez bolszewików. Tu już są oddziały pierwszej konnej armii Siemiona Budziennego. Polacy nie mają wielkich szans. Jest ich 350. Siły rosyjskie są nieznane, ale przewaga jest nieprawdopodobna. Kapitan Zajączkowski ryzykuje, podejmuje być może jedyną w tych okolicznościach słuszną decyzję. Poruszając się wzdłuż linii kolejowej, każe rozwinąć tyralierę, atakiem wyprzeć bolszewików ze stacji kolejowej i opanować stację kolejową, bo malutkie stacyjne budynki stacji w Zadwórzu i wzgórze w Zadwórzu daje dużo lepsze warunki do obrony tej szczupłej garstce. Rzeczywiście, mimo ataku kawalerii rosyjskiej, Polakom udaje się zająć stację w Zadwórzu. A potem następuje nieprawdopodobna zupełnie historia. W ciągu 11 godzin odpierają 6 ataków kawalerii sowieckiej. O zmierzchu zaczyna brakować amunicji. Zabierają ją zabitym i rannym, walczą na bagnety. Kiedy z kilkuset osób pozostaje kilkadziesiąt, Zajączkowski daje rozkaz wycofania się do pobliskiego lasu barszczowickiego. Nadchodzą nowe siły bolszewickie. Na krótko ratują sytuację 3 polskie samoloty, które nadlatują od strony Lwowa i zrzucają bomby, ale te nie robią wielkiej krzywdy bolszewikom. Ostrzeliwują zaskoczonych bolszewików ogniem karabinów maszynowych, wycofują się do Lwowa, nadlatują kolejne 3 sowieckie płatowce i te atakują broniących się Polaków. Polacy bezbronni, otoczeni przez Rosjan, walczą jeszcze na kolby w pobliżu budki Drużnika, bagnetami, tocząc do wieczora krwawy bój. Rozwścieczeni oporem stawianym przez oddział Zajączkowskiego, Sowieci rąbią ich szablami, rannych dobijają kolbami, zabitym odcinają głowy, ręce i nogi. Część oficerów ostatnimi nabojami odbiera sobie życie. Tak, aby nie wpaść w ręce wroga, ginie kapitan Zajączkowski razem z kilkoma innymi żołnierzami, popełniając samobójstwo. Ginie razem z nim 19-letni Konstanty Zarugiewicz, kawaler Krzyża Virtuti Militari, orle lwowskie. To przecież jego matka 5 lat później, w 1925 roku, na cmentarzu łyczakowskim wskaże trumnę ze zwłokami bezimiennego żołnierza, która spocznie na dzisiejszym placu Piłsudskiego i będzie tą symboliczną mogiłą nieznanego żołnierza. Zaledwie kilku obrońców Zadwórza udało się uratować, kiedy na pole bitwy od strony Lwowa linią kolejową przyjeżdża polski pociąg pancerny.
Załoga ostrzeliwana przez bolszewików jest w stanie zgarnąć tylko kilkanaście ciał leżących na nasypie, wśród nich jednego z ciężko rannych. Ostatecznie 20 sierpnia oddziały Budionnego wycofują się na wschód. Po wycofaniu się oddziałów Budionnego na pobojowisko przybywają ze Lwowa polscy żołnierze i rodziny poległych. Na stacji znajdują 318 ciał zmasakrowanych, zbezczeszczonych, obrabowanych. Rozpoznano jedynie 106. Większość była tak zmasakrowana, że identyfikacja była niemożliwa. Pochowano ich początkowo we wspólnej mogile w pobliżu miejsca bitwy, a 7 szczególnie ważnych obrońców z kapitanem Bolesławem Zajączkowskim zabrano do Lwowa i pochowano później uroczyście z honorami na cmentarzu obrońców Lwowa w oddzielnej kwaterze Zadwórzaków. Ustanowiono pamiątkowy krzyż. Jeszcze w 1920 roku polscy saperzy usypali tutaj kurhan i wznieśli 20-metrowy kurhan, na którym ustawili 4-metrowy obelisk w kształcie słupa granicznego. Ostatnim epizodem bitwy pod Zadwórzem był epizod z roku 1923. To wówczas w ramach wymiany jeńców pomiędzy Polską a Rosją sowiecką do Polski powróciło 25 młodocianych żołnierzy batalionu kapitana Zajączkowskiego, bo prawie wszyscy zginęli, ale ci najmłodsi ocaleli, zostali wzięci do niewoli przez Sowietów i w ramach wymiany jeńców wrócili. Do II wojny światowej to miejsce było szczególnym miejscem kultu. Tu przybywali harcerze, tu przybywała młodzież, tu oddawano honory, składano ślubowania, przyrzeczenia, odbywały się uroczystości państwowe. Dzisiaj odnowiony pomnik bitwy pod Zadwórzem jest jednym z najważniejszych miejsc upamiętniających wojnę 1920 roku na Ukrainie. Pięknym obyczajem, kultywowanym nawet w bardzo trudnych czasach, był obyczaj pozdrawiania tego miejsca przez ukraińskich kolejarzy sygnałami gwizdków kolejowych przez przejeżdżające tutaj pociągi. Dzisiaj uporządkowany symboliczny cmentarz upamiętniający 318 poległych pod Zadwórzem, pod tymi kresowymi polskimi Termopilami roku 1920, jest jednym z najczęściej odwiedzanych polskich cmentarzy wojennych w okolicy Lwowa, ale nie jedynym. O ile o Zadwórzu jeszcze sporo osób słyszało, o tyle o Dytjatynie już znacznie mniej. Znowu mogą Państwo rozpytać znajomych, czy ta nazwa kiedykolwiek obiła im się o uszy. To bitwa stoczona miesiąc później, 16 września 1920 roku, gdzie po jednej stronie stanęły 3 Batalion 13 Pułku Piechoty i garstka polskiej artylerii z 6 działami, a po drugiej 2 brygady bolszewickie. I ta bitwa zyskała miano polskich Termopil. I ta bitwa została uwieczniona na płycie na grobie nieznanego żołnierza. W internecie znajdą Państwo bez trudu liczne strony opisujące i przebieg tej bitwy i uroczystości, które co roku tam się odbywają. My przypomnijmy tylko, że jeszcze przed II wojną światową upamiętnił ją Jerzy Kossak w tryptyku Bitwa pod Dytjatynem. Niestety i ten tryptyk zaginął, ale widzą Państwo na nim to charakterystyczne wzgórze stanowiska polskich dział, a potem ciężką walkę na tym wzgórzu. Tak rzeczywiście było. W okolicy wsi Dytjatyn, to proszę Państwa, by tak mniej więcej Państwu wskazać Podole, okolice Podhajec,
Wtedy trwała tutaj operacja generała Stanisława Hallera w Galicji. Ze zachodu wycofywali się na wschód bolszewicy. Pod Dytjatynem polskie formacje zetknęły się z bolszewikami, ufortyfikowały się tymczasowo na trzech wzgórzach, zaczęły ostrzał znacznie silniejszych formacji bolszewickich. Polacy mieli pod Dytjatynem 600 żołnierzy, 60 kawalerzystów, 6 dział, 6 CKM-ów. Bolszewicy 2200 żołnierzy, 1000 piechoty i 1200 kawalerzystów. 5 dział, 20 CKM-ów. Gigantyczna przewaga. W pierwszej fazie udało się Polakom nieco zaskoczyć celnym ogniem bolszewików, potem było już dużo gorzej. Ostatecznie morderczy bój trwał na wzgórzu, a o świcie 17 września mieszkańcom Dytjatynia ukazał się przerażający widok. Na samym tylko wzgórzu 385 w okopach i wokół roztrzaskanych dział leżało ponad 100 ciał obrońców i kozaków. Na polach między Dytjatynem, Bokowem, Szumlanami i Bybłem leżały kolejne ciała zabitych Polaków, czerwonoarmistów, koni. Ziemia była czerwona od krwi. To tutaj bronili się i polscy artylerzyści, i CKM-iści, atakowani przez piechotę i kozaków. Na szczycie wzgórza ostatni bój stoczył drugi pluton 9. kompanii osłaniający działa, dowodzony przez kapitana Adama Zająca, który nie zgodził się na rzucone hasło, by skapitulować. Po zużyciu amunicji większość żołnierzy poległa w walce wręcz. Kozacy dobili ciężko rannych. Ale bój pod Dytjatynem zatrzymał na cały dzień marsz dwóch brygad sowieckich i dał innym polskim oddziałom czas na to, by odpowiednio się zabezpieczyć. W późniejszym rozkazie Józef Haller i dowódca 8. Dywizji Burchard Bukacki pisali: w myśl rozkazu swego dowódcy bronić się do ostatniej kropli krwi wytrwali wszyscy, tak żołnierze, jak i oficerowie, mężnie na swoich stanowiskach, poświęcając raczej swe życie i działa niż honor żołnierza polskiego. Na dowód uznania tego męstwa i poświęcenia przedstawiono baterię 4. 1. Pułku Artylerii Górskiej jako baterię śmierci do Krzyża Virtuti Militari. W dwudziestoleciu międzywojennym w tym miejscu wzniesiono kaplicę świętej Teresy, która upamiętniała poległych walkach. Rozebrano ją w 1948 roku, ale po zmianach, po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości w latach 90. coraz częściej docierały tutaj liczne grupy polskich patriotów, rekonstruktorów, starając się upamiętnienie miejsca tej bitwy. Początkowo skromnymi krzyżami, a ostatecznie udało się w tym miejscu wznieść polski cmentarz wojenny. Dytjatyn, obok Zadwórza, drugie polskie Termopile na Kresach w Małopolsce Wschodniej. Czas nieubłaganie goni, proszę Państwa, więc nie sposób opowiedzieć o kolejnych wielkich bitwach toczonych przez Wojsko Polskie na Kresach w roku 1920, bitwie niemeńskiej, obok bitwy warszawskiej, drugiej najważniejszej bitwie wojny 1920 roku. To tutaj, na ogromnym odcinku frontu wschodniego, ciągnącym się od północy z rejonu Suwałk w kierunku Grodna, w kierunku Pruszany, w kierunku Kobrynia i Brześcia, atakowały polskie wojska z sukcesem, otwierając sobie później drogę w kierunku na Wilno, w kierunku na Lidę, w kierunku na Nowogródek, w kierunku na Baranowicze czy na Pińsk. Ta wielka bitwa nad Niemnem, toczona we wrześniu 1920 roku,
między 20 a 28 września, znana doskonale historykom wojskowości, pasjonatom historii, w świadomości zbiorowej jest niemal nieobecna. Mówimy wyłącznie o Bitwie Warszawskiej. Jest jeszcze czas, do września prawie miesiąc. Może warto, by media w tym strasznym zgiełku i zajmowaniu się sprawami kompletnie nieistotnymi poczyniły starania, by wielką historię Bitwy Niemeńskiej Polakom w tym jednym szczególnym roku, roku stulecia tej bitwy, właściwie przybliżyć, właściwie opowiedzieć. A było w czasie tej bitwy cały szereg mniejszych, takich jak ta pod Brzostowicą, gdzie oddział Leona Berbeckiego nagłym atakiem zdobył miasteczko Brzostowicę, biorąc do niewoli 1000 jeńców i odpierając 2 bolszewickie kontrnatarcia. Dzisiaj w Brzostowicy upamiętnia to piękny monument z polską rogatywką na cokole. To Białoruś i bitwa w Krwawym Borze, gdzie w strasznych warunkach, w lesie, Polacy walcząc w rozproszeniu, bagnetami, kolbami, granatami, bezskutecznie próbowali powstrzymać masy czerwonoarmistów, którzy wycofywali się w kierunku Lidy. To także bitwa, którą upamiętniono na tablicach na grobie nieznanego żołnierza. A jakby tego było mało, przecież mamy jeszcze spektakularną operację z października 1920 roku, słynną akcję generała Żeligowskiego i marsz na Wilno oraz zajęcie Wilna, które wywołało później tak straszliwe kontrowersje i wieloletni spór pomiędzy Polską a Litwą, ale nam przyniosło ukochane miasto Piłsudskiego, dzięki czemu zostało do 1939 roku w granicach II Rzeczypospolitej. Proszę Państwa, przypominając te kresowe bitwy toczone przez polskiego żołnierza, chciałbym na koniec tej prezentacji o dwie rzeczy Państwa poprosić. I tych, którzy tutaj w Domu Spotkań z Historią dzisiaj śledzą tę opowieść i tych, którzy kiedyś może obejrzą ją w kanałach w internecie. W tym szczególnym momencie, w stulecie Bitwy Warszawskiej, dzień po święcie Wojska Polskiego, spróbujmy oderwać się od tej bieżącej politycznej jatki i skierować naszą pamięć ku tym, którzy tej pamięci naprawdę są warci, ku tym tysiącom poległym na Kresach w 1920 roku. Jeśli tylko Państwo mogą, dzisiaj, jutro, w sierpniu, może we wrześniu, ale w tym roku, w roku stulecia wojny polsko-bolszewickiej, idźcie Państwo pod grób nieznanego żołnierza w Warszawie, zapalcie znicz i wspomnijcie tych wszystkich, nie tylko poległych w bitwach, których nazwy widnieją na wyryte na tych tablicach, ale tych wszystkich w ogromnej liczbie poległych na ziemiach wschodnich. A kiedy skończy się już pandemia, bardzo serdecznie wszystkich Państwa namawiam. Jedźcie Państwo na Łotwę, na Białoruś, na Ukrainę i może stańcie gdzieś w Dyneburgu, może w Brzostowicy, może na cmentarzu wojennym w Zadwórzu, a może w setkach innych miejsc, gdzie spoczywają polscy żołnierze. Dziękuję Państwu za uwagę.
Już się cofamy. Tak. Lida, Wilno, Dyneburg, Kijów, Borodzianka, Chorupań, Nastasów, Kobryń, Dytjatyn, Brzostowica, Grodno i Krwawy Bór. Te, które zostały wyryte na tablicach. Ale jeśli sięgną Państwo do monumentalnej księgi najlepszego znawcy wojny 1920 roku, profesora Odziemkowskiego, do leksykonu wojny 1920 roku, to znajdą Państwo opisy ogromnej ilości innych bitew, potyczek, starć toczonych w roku 1920. I jeszcze raz podkreślmy, mówimy tutaj oczywiście o przeważającym wysiłku żołnierza polskiego, ale warto naprawdę, warto pamiętać i podnosić, że w tym roku 1920, walcząc z Rosją bolszewicką, walczyliśmy w wielu momentach wspierani przez sojuszników, przez Łotyszy, przez Białorusinów, przez Ukraińców i tych, którzy walczyli w łotewskich, białoruskich i ukraińskich formacjach i tych Łotyszy, Białorusinów czy Ukraińców, którzy walczyli w polskich formacjach. Ba, byli wśród nich przecież i przedstawiciele wielu, wielu innych nacji, z Rosjanami włącznie, ale to już zupełnie inna historia. Jeszcze raz za cierpliwość, za obecność mimo tego straszliwego upału na zewnątrz. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam na kolejne nasze spotkania, jak zwykle na Karową, do Domu Spotkań z Historią. Najbliższe już za tydzień, tym razem inauguracja cyklu 20 kobiet roku 1920 i opowieść o żołnierkach z Ochotniczej Legii Kobiet. Przypominam, że ciągle obowiązują nas obostrzenia związane z koronawirusem. Trzeba się wcześniej zapisywać albo osobiście, albo telefonicznie, albo mailowo. Mają Państwo do dyspozycji 3 terminy, więc myślę, że wszyscy zainteresowani się zmieszczą. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo proszę.